przystępujemy do uczestności jubileuszowych 40-lecia nadania szkoły im. Marii Konopnickiej. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, absolwenci, szanowni goście. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 40-lecie nadania imienia naszej szkoły. 40 lat to czas pełen wyzwań, osiągnięć, radości i dumy. To czas, w którym nasza szkoła wpisała się na stałe w historię tej miejscowości, stając się nieodłącznym elementem jej tożsamości. Nasza szkoła, która od lat nosi imię Marii Konopnickiej, jest miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością,
a wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą solidne fundamenty wychowania młodych ludzi. Maria Konopnicka, nasza patronka, była nie tylko wybitną pisarką, ale również osobą, która całe swoje życie poświęciła walce o godność, wolność i sprawiedliwość. Jej twórczość, pełna głębokiej troski o losy narodu i człowieka, jest dla nas inspiracją w codziennym życiu szkoły. To jej słowa, które uczą miłości do ojczyzny, szacunku do drugiego człowieka oraz wrażliwości na piękno, towarzyszą nam każdego dnia. W jej poezji i prozie znajdujemy wartości, które my staramy się przekazywać kolejnym pokoleniom naszych uczniów. Sentymentem wspominam, kiedy 40 lat temu wraz z panią wicedyrektor Małgosią, jako uczennice tej szkoły, występowałyśmy w uroczystości nadania jej imienia. Pamiętam tę chwilę, kiedy z dumą i ciekawością wchodziłyśmy w szkolne życie, nie wiedząc jeszcze, że po latach powrócimy jako osoby odpowiedzialne za przyszłość tej pracowników. Kiedy patrzymy na te 40 mijających lat, widzimy postęp szkoły i jej rozwój. Nasza szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również przestrzenią, gdzie kształtują się charaktery, rozwijają się talenty i buduje się przyszłość. Dzisiaj nasi uczniowie osiągają sukcesy w wielu dziedzinach, od nauki przez sport, aż po sztukę. Ale co najważniejsze, uczymy ich, jak być dobrymi ludźmi, pełnymi empatii, odpowiedzialności i szacunku do tradycji. Drodzy uczniowie, dziś kieruję te słowa do Was. Za kolejne 40 lat to Wy możecie stać tutaj, w tych samych murach, w których my dzisiaj pełnimy rolę zarządców szkoły. Chciałabym, abyście nie tylko pielęgnowali tradycje, które są wykultywowane, ale również wprowadzali swoje innowacyjne pomysły i idee, które pozwolą się tej szkole dalej rozwijać. To Wy będziecie przyszłymi liderami, nauczycielami i dyrektorami, którzy będą dbać o to, aby szkoła imienia Marii Konopnickiej nadal była miejscem pełnym inspiracji, wiedzy i wartości. Wychowanie młodego człowieka to proces trudny i długotrwały, który wymaga poświęcenia i pasji. Dlatego pragnę dziś złożyć wyrazy ogromnego uznania wszystkim nauczycielom, którzy przez te 40 lat z oddaniem pracowali nad kształtowaniem kolejnych pokoleń. Wasze zaangażowanie, pasja i profesjonalizm są bezcenne. To dzięki Wam nasza szkoła ma taką renomę, a nasi uczniowie mogą z dumą patrzeć w przyszłość. Podziękowania należą się również wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom oraz społeczności lokalnej, którzy przez te lata wspierali szkołę, przyczynili się do jej pełnego rozwoju. Razem tworzymy wspólnotę, która dba o to, aby edukacja i wychowanie stały na najwyższym poziomie. Na koniec zwrócę się jeszcze raz do Was, drodzy uczniowie. To Wy jesteście przyszłością tej szkoły, tej miejscowości i całego kraju. Czerpcie z tradycji, ale nie bójcie się również patrzeć w przyszłość. Przykład naszej patronki Marii Konopnickiej niech będzie dla Was inspiracją do działania, do twórczości i do walki o to, co dla Was ważne. Drodzy goście, z okazji jubileuszu 40-lecia naszej szkoły chciałabym życzyć nam wszystkim, abyśmy nadal pielęgnowali tradycje, kształtowali młode pokolenia i rozwijali talent. Niech ta szkoła będzie miejscem, gdzie każdy uczeń znajdzie przestrzeń do wzrostu, gdzie wartości, które były dla nas ważne przez te 40 lat, będą nadal prowadzić nas do przyszłości. Życzę nam wszystkim, abyśmy dalej wspólnie kroczyli tą drogą, pielęgnując tradycję, ale jednocześnie patrząc odważnie w przyszłość. Jestem pewna, że za kolejne 40 lat nasi uczniowie będą kontynuować to, co teraz tworzy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta, pana Jacka Żurawskiego. Czcigodny księża, z księdzem dziekanem, księdzem wikarem, księdzem kanoniem seniorem, panie dyrektor, wszyscy zebrani, a już witani wedle swoich zaszczytów goście. Wszyscy obecni, drodzy uczniowie. 40 lat
to piękny jubileusz. 40 lat badania imienia kobiety wielkiej, niezwykłej, a jednocześnie tak bliskiej i przyjaznej każdemu z nas. Autorki, która zwracała się do wszystkich Polaków, a szczególnie do dzieci, do młodzieży wiejskiej. Tak pięknie o niej już pani dyrektor mówiła. Macie wspaniałą patronkę. Mamy wspaniałą patronkę. Jest patronką naszej szkoły. 40 lat to również wyjątkowy czas dla tych wszystkich, którzy w tej szkole pracowali, ale i również dla uczniów, którzy tą szkołę skończyli. 40 lat to bardzo dużo sukcesów, wyjątkowych osiągnięć i dla nauczycieli, dla uczniów, którzy zdobywali laury, pierwsze miejsca, zaszczytne miejsca w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach. W tych 40 latach zamknęło się również uczęszczanie do tej szkoły przez moje córki. Chciałem wam serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tych latach w tej szkole byli i ją tworzyli i dbali o jak najlepszy wizerunek. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim tym, którzy w tej szkole rozpoczynali swoją naukę, kontynuowali ją w różnych miejscach, na różnych uczelniach i pracują teraz, pamiętając o tym, skąd wyszli. Chciałbym życzyć, żeby najbliższe lata i te następne, i za panią dyrektor do następnego jubileuszu były dla was niekończącym się pasmem sukcesów. Wiem, że może być czasami niełatwo, ale wierzę, że wszystkie kłopoty i drobne trudności, które pewnie się pojawią, przezwyciężycie ze spokojem, z pasją i z taką wytrwałością, że warto. Szkoła to jest to miejsce, gdzie się wszystko zaczyna. Tutaj się zaczyna to wszystko, co później w swoich następnych latach, w swoim dorosłym życiu chcemy robić i robimy. Życzę, żeby absolwenci, ci, którzy w tej chwili chodzą, uczniowie, wszyscy następni absolwenci, żeby pracowali dla dobra naszej małej ojczyzny i tej dużej. Żeby byli burmistrzami, radnymi, dyrektorami, tak jak już mówiła pani dyrektor, żeby dbali o to, jak tylko będą mogli, najlepiej o tą małą naszą ojczyznę, o dużą też. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo. Na ręce pani dyrektor pozwolę sobie przekazać gratulacje, a pod spodem mam taki upominek drobny, ale jestem związany tajemnicą bankową, nie mogę zdradzić. Dziękujemy bardzo.
Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu na początku chciałam zaznaczyć, że przykro mi, że zawsze muszą człowiekowi powiedzieć wiek. Jestem tutaj przedstawicielem kuratorium oświaty w Bydgoszczy, a to z tego powodu, że od dzisiaj zaczynają się obchody Dnia Nauczyciela, czyli Dnia Edukacji Narodowej w naszym województwie w różnych miejscach. Ale mam za to list gratulacyjny i drobny prezent. Może przeczytam list. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla społeczności szkolnej i mieszkańców Góry Kowalna Pomorskiego. Wspominamy tych, którzy ponad 40 lat temu włączyli się w działania na rzecz szkoły podstawowej, by zmienić się uroczystym nadaniem brzmienia na ekonomii. W sposób szczególny wspominamy patronkę szkoły oraz jej dar obserwacji, pozwalający dostrzegać trudną rzeczywistość ówczesnych czasów. W sobie tylko znany sposób Maria Konopnicka łączyła być matką, z byciem poetką, publicystką i krytykiem zaangażowanym w wiele dzieci ówczesnego życia społecznego. Być może stąd jej szczególna troska o los dzieci, którym poświęciła mnóstwo utworów. Wiele pokoleń wychowało się na utworach Marii Konopnickiej, co świadczy o tym, że wartości, które ceniła, tematy i sprawy, którym oddawała swoje zaangażowanie, są ponadczasowe. Z okazji jubileuszu 40-lecia nadania w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim imienia Marii Konopnickiej oraz uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej uczci wybitnej poetki pragnę złożyć wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia. Słowa uznania kieruję do nauczycieli, dyrekcji, władz lokalnych, rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Niech twórcza się patronki szkoły i społeczne i patriotyczny interes stanowią fundament, na którym można budować silne, mądre i świadome swojej wartości społeczeństwo. Życzę wielu wspaniałych wyników, aby trwałość i konsekwencja pozwolą Wam z pewnością osiągnąć wyznaczone cele. Serdecznie gratuluję dotychczasowych sukcesów. Chciałam tylko dopowiedzieć jedno zdanie, że do gratulacji i życzeń przyłączają się również kuratorzy, dyrektor Turyńskiej Delegatury, wszyscy wizytatorzy i oczywiście ja, moja skromna osoba jako wieloletni wizytator tej szkoły, z którą mi się zawsze fantastycznie współpracowało i mam nadzieję, że pani dyrektor to potwierdzi. Tak, potwierdzam. Dziękuję. Jak było 40 lat temu, można zobaczyć na tablicach upamiętniających to wydarzenie. Również można powspominać inne, poszczególne jubileusze. W przedstawionym okresie pracowało wielu nauczycieli. Niektórych z nich nie ma już wśród nas. Uczcimy ich chwilą pamięci. Proszę o powstanie. Dziękuję. Za chwilę nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej 40-lecie nadania imienia. Proszę o dokonanie uroczystego odsłonięcia tablicy przez dyrektora szkoły panią Renatę Falutę-Kaszubowską, starszego wizytatora panią Ewę Milaszak i burmistrza miasta pana Jacka Żurowskiego oraz
Po odsłonięciu tablicy szkoły dyrektor szkoły przekaże ją społeczności uczniowskiej oraz nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą naszej patronki. W tym czasie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości. Państwo Iwona i Przemysław Kabulowie, Elliot, IPM Industry, Państwo Henryka i Zbigniew Krasiccy, Kompresor Kruszywa Tomasz Curyło, Państwo Jolanta i Wiesław Wawrzonkowie, Państwo Małgorzata i Marian Marcinkowscy, Pani Halina Wiewiór, Państwo Agnieszka i Sławomir Redmanowie, Pan Marek Grochowski. Fundacja Gnieźnka, Państwo Karolina i Wojciech Olesiowie, Państwo Lucja i Edward Olesiowie, Marmot Automotyw Karol Motycki, Pani Małgorzata Jagielska, Prezes Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim, Pan Witold Wiśniewski, Emma Plast, Mariusz Sapłoński, Pani Angelika Jagielska, Farmwood, Spółka Davos. Format Patryk Zakrzewski, Pani Wioleta Matczak, Pan Krzysztof Kostusiak, firma Kostek, Pani Magdalena Gora, Państwo Donata i Krzysztof Midurowie, Państwo Lidia i Marcin Dunajscy, Państwo Wioleta i Artur Zaremscy, Nadleśnictwo Golub Dobrzyń, Państwo Kamila i Dariusz Iwańscy, Państwo Joanna i Radosław Jastrzębscy, firma Jardej. Pan Krystian Adamski, Tomiko Kowalewo-Pomorskie, Plastika, Państwo Mariola Ksywery Kaczmarkowie, Fundacja Gospodarcza Praw Europa, Stowol Tucz, Państwo Karolina i Jacek Zacharkowie, Państwo Renata i Sławomir Kaszubowscy, Pani Zyta Szymańska, firma Beren SBS oraz wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do uroczystości. Jubileusz to chwile niepowszednie.
dzięki którym możliwe jest dokonanie analizy i staranne zebranie informacji o historii szkoły i jej dorobku. Jest to zasługą osób prowadzących tę szkołę, dyrektorów i wicedyrektorów. Zapraszam na scenę dyrektora Ryszarda Parzyńskiego. Dyrektora Krystyna Kasińska. Dyrektora Zuzannę Karkowską. Dyrektora Mieczysława Domarackiego. Dyrektora Romana Golińskiego. Dyrektora Elżbietę Karankowską. Dyrektora Zygmunta Rożnowskiego. Dyrektor Elżbietę Kuciak-Olszewską. Dyrektora Benedykta Mroziewskiego. Dyrektor Renatę Falutę-Kaszubowską. Dyrektor Małgorzatę Węgerską-Żar. Zapraszamy na scenę. Niestety nie wszyscy mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość. Proszę starszego wizytatora, panią Ewę Klinaszak i burmistrza miasta, pana Jacka Żurawskiego, o wręczenie pamiątkowych medali. Jeżeli jest, to jeszcze prosimy panią dyrektorę Brigitę Markiewicz.
Państwa chce zabrać głos, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że każdy z nas w tym momencie przeżył ogromne zaskoczenie, ale jednocześnie mały stres, co chyba słychać w moim głosie, i za to wyróżnienie, za to docenienie pragniemy wszystkim serdecznie podziękować dyrekcji szkoły, organowi prowadzącemu, organowi nadzoru pedagogicznego, naszym koleżankom i kolegom, współpracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym. Ale serdeczne dziękuję również kierujemy w stosunku do uczniów, których już może nie znamy wszystkich, ale jest przynajmniej mnie i tym, którzy mnie upoważnili do zabrania głosu, niezmiernie miło, że jesteśmy tutaj na tej uroczystości. Organizacji
jest pani Krystyna Wilczyk. Myślę, że takie uroczystości jak dzisiaj są, to jest także jakieś pokazanie tego głosu. Docenienia tego, co kiedyś było, co inni zrobili. Także serdecznie gratuluję pani dyrektor organizacji tego jubileuszu i faktycznie chętnie przyjdę tu za 5 lat i wspominamy, na pewno oglądają zdjęcia, rozmowa, wspominamy, co kiedyś tu, może nie tu, bo przecież w innym budynku, ale modernizowano już, tak, szkołę, urzędzie i przedszkolu, ale się wydarzyło. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Pani Dyrektor, Szanowni Zgromadzeni, Drodzy Uczniowie. Bardzo dziękuję w imieniu Pana Starosty za zaproszenie. Niestety Pan Starosta nie mógł być na dzisiejszej uroczystości. Jestem zaszczycony go prezentować. Pozwolą Państwo, Pani Dyrektor, że odczytam list, który Pan Starosta, Pan Przewodniczący Rady Powiatu kierują do społeczności szkolnej w Kowalewie Pomorskim. Szanowna Pani Renata Faluta-Kaszubowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Dzisiejsza uroczystość związana z 40-leciem nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim jest okazją do wyrażenia uznania za pedagogiczny profesjonalizm oraz za kształtowanie wizerunku bogatej wartości szkoły. Gronu pedagogicznemu i pracownikom składamy wyrazy wdzięczności za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę, za kształtowanie charakterów młodych ludzi oraz za przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie. Uczniom życzymy, by kreując swoją przyszłość, z przyjemnością odkrywali tajniki wiedzy i swoje talenty. Życzymy, aby kolejne lata obfitowały w dalszy rozwój i sukcesy, a także w satysfakcję podczas spełnienia wyznaczonych celów. Jesteśmy przekonani, że dzisiejszy jubileusz stanie się dla całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem i zapisze się w kartach historii szkoły. Z wyrazami szacunku Pan Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacek Boluk-Sobolewski, Pan Starosta Golubsko-Dobrzyński Jacek Foksiński oraz Pan Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pan Zbigniew Warny. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście. Z ogromną radością i dumą staję dzisiaj przed Wami, aby uczcić niezwykłą okazję. Jubileusz nadania imienia naszej szkoły. Jest to moment pełen refleksji, wspomnień i wdzięczności, a jednocześnie czas, w którym patrzymy z nadzieją na przyszłość. Nasza szkoła powstała dawno temu. Przez te lata przeszła wiele zmian, rozwijała się i dostosowywała do zmieniających się czasów. Ale jej misja pozostała zmienna. Kształcić i wychowywać młode pokolenia w życiu. W duchu wartości, wiedzy i pasji. To tutaj kształtowały się charaktery, budowano marzenia i odkrywano talenty. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przez te lata przyczyniły się do sukcesu naszej szkoły. Dyrektorom, wicedyrektorom,
nauczycielom, którzy z oddaniem przekazują swoją wiedzę i stają się przewodnikiem młodzieży na ich drodze do dorosłości. Pracownikom szkoły, z których codzienna praca nie mogłaby przebiegać sprawnie, rodzicom, którzy wspierają naszą misję i oczywiście uczniom, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem tworzą atmosferę tej placówki. Jubileusz to również okazja, by spojrzeć w przyszłość. Świat wokół nas zmienia się szybko, a przed nami swoje nowe wyzwania. Jestem jednak przekonany, że nasza szkoła, oparta na solidnych fundamentach i wspierana przez całą społeczność, jest gotowa stawić się czoła. To wy, uczniowie, jesteście przyszłością i wierzę, że przy odpowiednim wsparciu, jakie tu otrzymujecie, osiągniecie w życiu wszystko, co sobie wymarzycie. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu życzę wam wszystkim, abyśmy nieustannie rozwijali się i trwali z bogatej tradycji, ale także patrzyli w przyszłość z optymizmem. Niech nasza szkoła pozostanie miejscem, w którym każdy uczeń znajdzie inspirację do odkrywania świata i własnych możliwości. Wraz z radnymi Rady Miejskiej w Kowalniku Pomorskim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim wielu miłych chwil spędzonych podczas dalszych obchodów dzisiejszego dnia. Chciałem tu nawiązać jeszcze do słów pani dyrektor. Pani dyrektor powiedziała, że 40 lat temu wraz z panią wicedyrektorem byłem przy odsłonięciu pamiątkowej tablicy, która do dziś wisi w obecnym urzędzie miejskim, gdzie kiedyś znajdowała się placówka szkoły podstawowej. Pani dyrektor, chciałem powiedzieć, że życie zaczyna się po 40. Gdzie jest pani dyrektor? To jest pani dyrektor. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Na naszą uroczystość nie wszyscy mogli przybyć. Dlatego proszę o wysłuchanie, nadesłanie życzeń. Droga dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej imieniu Marii Konopnickiej i Kowalewie Pomorskiej. Szanowni Państwo, moją drogę życiową zapoczątkowałem w naszej szkole Kowalewo-Pomorskiej, która dała mi wskazania, jak dalej postępować w życiu. Zawsze ciepło wspominam moich nauczycieli i kolegów. Idąc umocniony potrzebą tworzenia swojej drogi, starałem się dane mi wskazania realizować. Uwaga moja skupiła się na rozwoju człowieka i koncepcji pracy. To wielka przestrzeń aktywności społecznej, praktycznej i naukowej. W załączeniu wysyłam wybrane prace naukowe Towarzystwa Profesjonalnego Statut Polskiego. Dziękuję za uwagę. Bogusław Pietrulewicz. Toruń 20 września 2024 roku. Szanowna Pani Dyrektor, serdecznie dziękuję za zaproszenie na szkolną uroczystość. Życie szkoły, w której pracowałam 21 lat, jest mi ciągle bliskie. Sentyment do miejsca swojej pierwszej pracy, do środowiska wspaniałych ludzi pozostaje. Z tym większą przykrością muszę odmówić udziału w uroczystości, niestety z powodów zdrowotnych. Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej, rodzicom, pracownikom, uczniom życzę miłej atmosfery pracy, wzajemnego zaufania, życzliwości i szacunku, sprawiedliwości i obiektywizmu, wysokich wymagań i optymizmu. Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem, Krystyna Kasińska. Szanowna Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczności Uczniowskiej, uprzejmie dziękuję za pamięć i zaproszenie na uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia nadania Szkoły im. Marii Konopnickiej. Czuję się zaszczycona, jednak ze względu na mój stan zdrowia nie mogę wziąć udziału. Tym niemniej serdecznie gratuluję do edukowania i wychowania tych pokoleń,
oraz życzę sukcesów w dalszej działalności. Z poważaniem, Gertruda Racińska. Jubileusz szkoły zbiega się z Dniem Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w tym dniu nagrodzeni zostają wyróżniający się nauczyciele i pracownicy szkoły. Nagrodę burmistrza miasta otrzymują dyrektor Renata Faluta-Kaszubowska, Justyna Bąkowska, Grażyna Majewska. Proszę o wręczenie nagród burmistrza miasta pana Jacka Żurawskiego. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymują następujący nauczyciele: Małgorzata Czarnecka, Anna Górna, Katarzyna Grabowska, Karolina Greźnikowska, Bartosz Jabielski, Małgorzata Głos, Monika Ludke, Małgorzata Malinowska, Ewa Nowak, Marzenna Okrucińska, Gabriela Papierkiewicz-Brzustowska, Małgorzata Pęcherska-Żary, Dorota Piątkowska, Paulina Rogozińska-Brytońska, Justyna Sankiewicz, Agnieszka Szefera, Paulina Szymańska-Banicka, Konrad Krokowski, Arleta Bazyna, Dorota Piątkowska, Monika Wolska, Ilona Brzesińska, Jolanta Zaremska, Maria Zimińska, Arleta Żuławska-Jastrzębska. Proszę o wręczenie nagród dyrektora szkoły panią Renatę Walutę-Kaszubowską.
nagrobem dyrektora szkoły otrzymują następujący pracownicy obsługi i administracji. Ewa Łodzińska, Marcin Jakoś, Anna Kyklewska, Aleksandra Ciesielska, Iwona Trzmiel. Iwona Tocka, Magdalena Lipińska, Hanna Kopczyńska, Zbigniew Popławski, Daria Rykaczewska. Proszę o wręczenie nagród dyrektora szkoły panią Renatę Waldykę-Szubowską. Konkurs fotograficzny Twórczość Marii Konopnickiej zapisana w żywych obrazach. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców,
a ograniczenie na 2%. Burmistrza miasta Kowalewo-Pomorskie, pana Jacka Żurawskiego, panią dyrektor Renatę Szałtek-Kaszubowską oraz przewodniczącą Rady Rodziców, panią Donatę Midulę. Poprosimy panią Anikę Kowalską w imieniu pani przewodniczącej Rady Rodziców. Szanowni Państwo, spośród 23 ciekawych fotografii, bardzo dobrze wykonane zdjęcie, oddających wrażliwość twórców, jury wyłoniło laureatów, którzy najlepiej zaprezentowali twórczość naszej patronki Marii Konopnickiej w żywych obrazach. W kategorii przedszkola. Pierwsze miejsce Maja Mendeska, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, wiersz Prania. Zapraszamy. Mamaj, z nami. O panią dyrektor poprosimy o przekazanie nagrody naszej laureatce. W kategorii klas 1-3 jury przyznało 3 wyróżnienia. Poproszę o wystąpienie. Marta Kuzior, Szkoła Podstawowa Kowalewo-Pomorskie, wiersz Pranie. Oliwia Dzwonkowska, Szkoła Podstawowa Marii Konopnickiej z Kowalewo-Pomorskich, wiersz Pranie oraz Mateusz Mateski, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, wiersz Rota. Miejsce trzecie. Franciszek Zając, Szkoła Podstawowa Kowalewo-Pomorskie, wiersz o Janku Wędrowniczku. Zapraszamy. Miejsce drugie. Maria Podporska, Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, wiersz Parasol. Jest pania? Jeżeli nie ma, to panią dyrektor poprosimy o odebranie. Miejsce pierwsze. Zofia Musia, Szkoła Podstawowa Kowalewo-Pomorskie, wiersz o krasnoludkach i sierotce Marysi. Nie ma Zosi? To przekażemy. Drodzy Państwo, ale to nie koniec nagród, ponieważ jury w konkursie fotograficznym postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix. I tę nagrodę otrzymuje Iga Dunajska ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie-Pomorskim, wiersz o krasnoludkach i sierotce Marysi. Czy jest Iga? Jest, na pewno. Jest. Przebiera się. Ona się przebiera. Kochani, wszystkie nadesłane prace na konkurs zasługują na uznanie, dlatego chcemy nagrodzić wszystkie dzieci, które przystąpiły do udziału w innym konkursie fotograficznym i nagrodę za udział otrzymują. Szymon Bukowski, Zofia Wąk, Maria Jastrzębska, Jakub Walukiewicz, Kinga Bukowska, Michalina Ostrowska, Anton Frasunkiewicz, Zuzanna Chmielewicz, Aleksander Kamiński, Kaja Błak, Natalia Gęc, Aleksander Wojnacki, Igor Leśniak, Maja Bartoszak, Daniel Leśniak. Poproszę wyczytane dzieci o wystąpienie.
Szanowni Państwo, za moment przejdziemy do części artystycznej naszej dzisiejszej uroczystości. Na część artystyczną serdecznie zapraszamy Państwa we wtorek, 15 października do sali gimnastycznej naszej szkoły na godzinę 12 i na godzinę 16:30. Czekamy na Państwa.